pięknym utworem Och Budda, dlaczego dałeś serce? Z operetki Jak miłości Fanny Gordon, wykonaniu Olgi Romaszko-Niewiadomskiej. Witają Państwa serdecznie Andrzej Niewiadomski i pasażer. Na koncercie galowym pod tytułem Perełki światowej muzyki z okazji dziesięciolecia zespołu operetkowego Belcanto. Zespół operetkowy Belcanto cieszy się, że dzisiaj jesteście Państwo z nami. Liczyliśmy na większą frekwencję, dlatego tego opóźnienie. Moment. Że okazujecie nam wyrazy sympatii i cieszycie się z naszego wspólnego sukcesu. 10 lat koncertowania społecznego dla Was, mieszkańców Ursusa i dzielnic sąsiednich. Że czas naszego wspólnego koncertu jest czasem wspólnego relaksu, oderwania się od problemów dnia codziennego, nabrania sił do dalszego, owocnego życia. Cieszymy się, że mamy swoją stałą publiczność, ale też i nowych przyjaciół. Chciałbym serdecznie w imieniu Państwa powitać panią Hannę Wiserską-Samson, przedstawiciela ministra kultury i dziedzictwa narodowego z Departamentu Narodowych Instytucji Kultury. Pana Henryka Linowskiego, przewodniczącego Rady Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy. Panią Aleksandrę Magierecką, naczelnika Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy. Panią Elżbietę Zdanowską-Cozac, kierownik Domu Kultury Kolorowej. Pana Bogusława Bobuszyńskiego, dyrektora Ośrodka Kultury Ursus w dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego. Witam wszystkich Państwa, miłośników pięknej muzyki operetkowej, operowej i klasycznej. Proszę Państwa, miało być dzisiaj nas więcej. Niestety. 4 października odeszła od nas Alicja Zdrojek, wieloletnia solistka belcanto o pięknym głosie, sopran koloraturowy. Zapraszam do zespół. Uczcijmy jej pamięć, wstając chwilą milczenia i zadumy. Dziękuję bardzo. Zespół Belcanto składa się głównie z byłych śpiewaków zawodowych Teatru Wielkiego Opery Narodowej, Operetki Warszawskiej, jak i z profesjonalnych chórów stolicy, jak na przykład harfa, surma, warszantabile oraz chórów kościelnych. Został zorganizowany w 2002 roku przez magister muzykologii Olgę Romaszko-Niewiadomską i podjął społeczną działalność koncertową w Domu Kultury Kolorowa w Ursusie. Zespół osiągnął wysoki poziom artystyczny, przekładający się nie tylko na sukcesy koncertowe, ale też na miejsca laureatów na festiwalach i konkursach ogólnokrajowych. Oto przykłady sukcesów zespołu Belcanto. Kilka lat, niestety, że się tak wyrażę. W 2004 roku na pierwszym festiwalu piosenki retro imienia Mieczysława Foga w Krakowie śpiewacy nasi Jan Pitowa i Janusz Jastrzębski zajęli czołowe miejsca w swojej grupie wiekowej. Drugi jeszcze był zespół z Warszawy i właściwie Warszawa zdominowała Kraków. Wszystkie czołowe miejsca na tym konkursie pierwszego festiwalu piosenki retro zdobyli warszawiacy. Proszę Państwa, w 2006 roku Trój Banana, pierwsze miejsce pogubiła Mydlarz, mezzosopran, drugie miejsce pan Jan Pitowa i trzecie miejsce pani Alicja Zdrojek. W 2008 roku na pierwszym konkursie piosenki solo senior w
Domu Kultury Zacisze w kategorii klasyka. Drugie miejsce zajął Jan Mitolaj, a trzecie miejsce zajął Janusz Jastrzębski. W 2008 roku na pierwszym konkursie piosenki solo senior Domu Kultury Zacisze w Warszawie pięciu przygotowanych przez panią Olgę Świdaków, którym akompaniowała, zostało laureatami tego konkursu. W 2009 roku Janusz Jastrzębski zajął drugie miejsce w kategorii klasyka na festiwalu Domu Kultury Zacisze. W 2010 roku Janusz Jastrzębski zajął pierwsze miejsce w kategorii klasyka na festiwalu Domu Kultury Zacisze. W 2011 roku pierwsze miejsce zajął zespół Bel Canto w kategorii zespoły na 10. festiwalu Domu Kultury Zacisze. W 2012 roku kwartet męski zespół Bel Canto zdobył drugie miejsce w kategorii zespołu w ogóle polskiego festiwalu organizowanego przez Domu Kultury Zacisze w Warszawie. Jury konkursowe, uznając wyróżniające się akompaniamenty na tle innych akompaniamentów realizowanych na tym konkursie, przyznało pani Olce Romaszowi-Wiadomskiej z tego tytułu specjalne wyróżnienie, co jest ewenementem w takich konkursach. W wielu koncertach w Domu Kultury Kolorowa zespół operetkowy Bel Canto, chcąc być jeszcze bardziej zintegrowanym ze społeczeństwem Ursusa stopniowo, udostępniał swój czas koncertowy gościom. Poczynając od utalentowanych muzycznie uczących się dzieci, śpiew, jak również popisy, instrumentalne gry na keyboardzie i pianinie, dysponujących pięknymi głosami śpiewaków amatorów, na przykład z chóru kościelnego czy z chóru Cantilena, po amatorów laureatów konkursów, jak na przykład wielokrotnie nagradzane monologi satyryczne, przedstawiane z pamięci przez obecnie już 96-letniego Włodzimierza Kostkowskiego. Nasz przyjaciel. Szanowni Państwo, przejdziemy teraz do jakże przyjemnej i ważnej chwili dla naszych artystów. Poprosimy panią Hannę Wisewską-Samson o wręczenie dyplomów i odznaczeń przyznanych przez pana Bogdana Zdrojewskiego, ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Państwem, bo zawsze uważam, jestem takiego zdania, że najważniejsze wydarzenia artystyczne, wydarzenia kulturotwórcze dzieją się właśnie w domach kultury. W domach kultury w dzielnicach, w ośrodkach terenowych, w dalekich, odległych gminach. Jest to kultura lokalna i regionalna. I to tutaj są kształtowani odbiorcy potem już tej kultury, powiedzmy w centralnej, w dużych naszych instytucjach kultury. Ale zawsze najbardziej ciepło, najbardziej przyjemnie jest to u Państwa. Właśnie na tego typu spotkaniach, bo to świadczy, że kultura jest nadal bardzo ważnym elementem. Jest to coś bardzo bliskie naszemu sercu i tutaj wszelkie inicjatywy artystyczne powstają właśnie z potrzeby serca. To, że tutaj dzisiaj są te dyplomy ministra, to są dlatego, że doceniamy wkład, pasję i zaangażowanie osób, które właśnie tworzą tak wspaniałe wieczory, tak wspaniałą atmosferę. Proszę Państwa, ja muszę się przyznać, że mnie muzyka akurat wokalna nie jest obca. Ja jestem sama śpiewaczką, absolwentką Akademii Muzycznej, wydziału śpiew operowy i dlatego jak dowiedziałam się, że pan minister mnie oddelegował na Państwa uroczystość, naprawdę szczerze się ucieszyłam. Pan Bogdan Zdrojewski, minister kultury i dziedzictwa narodowego, postanowił wyróżnić z okazji dziesięciolecia rozśpiewania lokalnej społeczności i nie tylko, bo wiem, że są również sukcesy poza granicami Ursusa. Postanowił wyróżnić pięknym dyplomem pana Janusza Edwarda Jastrzębskiego. Thank you.
Kolejny wspaniały laureat i wspaniały śpiewak, pan Ignacy Olszewski. Kolejny laureat dyplomu ministra, pan Jan Mitoraj. Proszę Państwa, jak pan minister już podpisał dyplomy, dotarła do nas ta smutna chwila, że jedna z pań artystek śpiewa już nie dla nas. Ale miejmy nadzieję, że będziemy długo o niej pamiętać, o niej wspaniałym głosie. I dyplom przekażę na ręce najbliższych, bo wiem, że jest pani Krystyna Zdrojek. Zapraszamy panią Krystynę. Jest to przyznawana osobom, artystom, animatorom kultury, którzy przyczynili szczególny wkład w to, że możemy słuchać pięknej muzyki. I takie wyróżnienie otrzymuje pani Olga Romaszko, nie wiadomo. Odznakę honorową zasłużony dla kultury polskiej otrzymuje pani Barbara Chojnacka-Skrzypkowska. Trzecia odznaka, odznaka honorowa zasłużony dla kultury polskiej otrzymuje pan Andrzej Roman Niewiadomski. Laureatom gratuluję i mam nadzieję, że za 10 lat się spotkamy na dwudziestoleciu i będziemy wszyscy śpiewać razem. Życzę Państwu wspaniałego koncertu i przychodźcie na kolejne koncerty zespołu Bel Canto, czyli piękny śpiew, sztuka pięknego śpiewu. I mam nadzieję, że dzisiaj taką dawkę śpiewu. Dziękuję bardzo. Poprosimy teraz na scenę pana Henryka Linowskiego, przewodniczącego Rady Dzielnicy Ursus Miasta Stoczego Warszawy, panią Aleksandrę Magierecką, kierownika, właśnie naczelnika Wydziału Kultury i Promocji naszego urzędu, panią Elżbietę Zdanowską-Cozac, kierownik Domu Kultury Kolorowej i pana Bogusława Łuczyńskiego, dyrektora Ośrodka Kultury Ursus.
Chcielibyśmy przekazać dyplomy i upominki artystom belgijskim. Poprosimy na scenę panią Olgę Romaszko-Niewiadomską, panią Barbarę Kojnacką-Skrzypkowską, panią Krystynę Kostrożyńską, pana Janusza Jastrzębskiego, pana Jana Mitoraja, pana Ignacego Olszewskiego, pana Andrzeja Niewiadomskiego. W imieniu pani Alicji Zdrojek, niestety nie żyjącej, poprosimy na scenę panią Krystynę Zdrojek, panią Elżbietę Chojecką, panią Bogumiłę Mydlarz, panią Barbarę Zegarską, pana Krzysztofa Bukowskiego, pana Juliusza Wickiewicza, pana Włodzimierza Kostkowskiego, pana Dymitra Romaszko oraz dwie młode pianistki, Julię Cichońską, Kingę Choćko i jeżeli jest Kinga Domulat, która niestety złamała rękę, to bardzo prosimy także na scenę. Thank you.